Dzień dobry Państwu, witam Państwa bardzo serdecznie w dzisiejszej porannej kawie w kawiarni hotelu Colt. Jak zwykle moim Państwa gościem jest dzisiaj gospodarz, burmistrz Nowego Wiśnicza, pan Stanisław Gaworczyk. Dzień dobry. Bardzo serdecznie witam Państwa. Pozdrawiam wszystkich mieszkańców Bocheńszczyzny. Mam okazję po raz pierwszy gościć w poradnej kawie. Witam pana redaktora. Nieprzypadkowo właśnie użyłem określenia gospodarz Nowego Wiśnicza, bo rzeczywiście to miasto w ostatnim dziesięcioleciu naprawdę zmieniło się niesamowicie na plus i to za rządów pana burmistrza Gaworczyka. Tak się składa, że moja żona jest rodowitą wiśniczanką i mam okazję bezpośrednio to obserwować, czego się po prostu bardzo cieszę. Jednym z takich elementów między innymi właśnie tej zmiany to jest to, że i o tym w pierwszej części porannej kawy chcę z panem burmistrzem porozmawiać. To jest to, że od września 2009 roku Sejmik Wojewódzki przekazał jakby zadanie administrowania zamkiem w Nowym Wiśniczu gminie miasto Nowy Wiśnicz. Panie burmistrzu, jakby pan rozpoczął od tego, jakie były zabiegi o to, żeby tak się stało i dlaczego pan chciał, żeby to zadanie jakby trafiło do gminy miasta Nowy Wiśnicz? Bardzo dziękuję za ocenę pana redaktora na temat rozwoju miasta i gminy Nowy Wiśnicz. Myślę, że to jest wspólny wysiłek całego samorządu, a także wszystkich mieszkańców, którzy integrują się bardzo z tym, co dzieje się na ziemi wiśnickiej. Nasze miasto ma szczególny charakter. Bogaty jest dziedzictwem narodowym, a szczególnie zabytkami wczesnego baroku. Jednym z nich jest Zamek Kmitów i Lubomirskich. Zdecydowanie jest to najpiękniejszy obiekt na terenie Bocheńszczyzny, a jeden z najpiękniejszych w Małopolsce i Polsce. Dlatego też troska o ten obiekt zawsze była przedmiotem moich działań, także wtedy, kiedy byłem prezesem Towarzystwa Miłośników Wiśnicza, a to było wcześniej, zanim zostałem burmistrzem. I wtedy już staraliśmy się, tworząc wspólnie ze Stanisławem Domańskim, obecnym prezesem, a także Mariuszem Sadzą, o to, aby zabytki ziemi wiśnickiej były odpowiednio uporządkowane i stanowiły podstawę oferty miasta i gminy Nowy Wiśnicz, oferty turystycznej, bo misja naszego miasta, misja naszej gminy, strategia przewidywała właśnie, że turystyka będzie tym znaczącym elementem rozwoju naszej miejscowości. Czyli zabiegał pan właśnie z tych względów, żeby jakby tą ofertę turystyczną jakoś uzupełnić, uatrakcyjnić, a przede wszystkim, no żeby to było, bo to jednak zamek zdecydowanie uatrakcyjnia tą ofertę i udało się to zrobić, mówiąc krótko, od 1 września jest zamek w administrowaniu. Jak to wygląda, panie burmistrzu, od strony finansowej, mówiąc krótko, bo to też pewnie ciekawi mieszkańców, czyli jak jest obecnie budżetowana ta cała sytuacja, najprościej rzecz ujmując. Zanim doszło do przejęcia zamku, dokonaliśmy dokładnej analizy finansowej, jak ten obiekt funkcjonuje, będąc w strukturach Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu. A więc analityka finansowa pokazała, że koszty funkcjonowania tego obiektu są na poziomie 240 tysięcy złotych rocznie i również dochody z biletów w tym obiekcie są na podobnej wysokości. Mając w Wiśniczu od 7 lat dobrze funkcjonujące Muzeum Ziemi Wiśnickiej, które posiadało budżet w miarę stały co roku na poziomie 90 tysięcy złotych, istotne wydawało się połączenie tych dwóch budżetów funkcjonującego w strukturach Muzeum Okręgowego Zamku i Muzeum Ziemi Wiśnickiej i stworzenie jednej instytucji, która zarządzana z poziomu Wiśnicza mogłaby generować mniejsze koszty, a jednak funkcjonalniej służyć mieszkańcom Wiśnicza i dawać impulsy do dobrego rozwoju. To stało się 1 września o godzinie 13, a ja bardzo lubię 13. Panie burmistrzu, chciałby pan, żeby to, ma takie wam plany, też w rozmowach wcześniej z dziennikarzami mojej Bochni mówił pan, że chciałby pan, żeby połączenie właśnie tego oddziału Muzeum Okręgowego Zamek w Nowym Wiśniczu z Muzeum Ziemi Wiśnickiej doprowadziło do powstania jednego Muzeum Staropolskiej Kultury i Kresów. Takie są plany, tak? Plan został przygotowany wcześniej. On musiał być, dlatego że w działaniach zmierzających do pozyskania, do przejęcia zamku, musieliśmy przekonać
Komisję Kultury Sejmiku Małopolskiego, a później radnych Sejmiku, a przekonać ich można było tylko dobrym, rzetelnym planem, planem merytorycznym, a także jego częścią, czyli planem finansowym. Musieliśmy udokumentować, że potrafimy utrzymać, że potrafimy działać na rzecz rozwoju ziemi wiśnickiej, Bocheńszczyzny, a także Małopolski. Istotną sprawą przy przejęciu zamku było też stanowisko starosty bocheńskiego Jacka Pająka, stanowisko pozytywne dla Wiśnicza, za co w tym miejscu dziękuję. Istotnym było bardzo stanowisko Komisji Kultury, która zaproszona do Wiśnicza po zapoznaniu się właśnie z planem, o który pan pyta. Komisji Kultury przy Radzie Powiatu, tak? Nie, nie, Sejmiku Małopolskiego. A właśnie, bo to Małopolskiego. Właśnie to, zdecydowała, że to jest plan realny do wykonania, że to jest dobry plan, że te działania będą promowały Małopolskę. I pamiętam wynik głosowania, to było 6-1, więc wydaje się, że wynik był bardzo, bardzo pozytywny, korzystny dla Wiśnicza. I samego pomysłu. On zakłada rzeczywiście utworzenie z tych dwóch połączonych instytucji, jednej wspólnej instytucji, to jest Muzeum Kultury Staropolskiej i Kresów. Nie ma w Polsce na tą chwilę Muzeum Kresów. Muzeum Kultury Staropolskiej jak najbardziej wpisuje się w to, co mamy na terenie Wiśnicza. Wczesny barok, a także niezwykłą historię tego obiektu i niezwykłą historię miasta. Związek Lubomirskich z Kresami jest oczywisty, choćby przez Chocim, choćby przez Fundację Lubomirskiego na wschodzie. I z tego wspólnego pomysłu udało się w tej chwili już pewne elementy wprowadzić w życie, zrealizować pewne czynności, pewne działania w tym roku będą miały miejsce. Wiem, że tak jak powiedziałem od samego początku, to sprawa, zresztą pan to wspomniał, zamku w Wiśniczu leżała panu na sercu. Ja też bardzo się cieszyłem z tego, że gmina, miasto Nowy Wiśnicz przejęła zamek naprawdę, bo jednak zupełnie inaczej o zamek troszczy się ktoś, kto żyje przy tym zamku od dzieciństwa, tutaj funkcjonuje i jest z nim związany, a ktoś, kto jest w Wiśniczu, w Muzeum Okręgowym, nawet jest znawcą w tym zakresie. Panie burmistrzu, wiem, że czyni pan też starania, że oprócz tych przychodów, które generuje obecnie zamek z biletów, pozyskiwać środki jakieś zewnętrzne. I wiem, że jest plan już międzynarodowej konferencji w październiku tego roku. Jest i plan, i jest dofinansowanie tej konferencji. Co to będzie za konferencja? Bardzo się z tego cieszę. Będzie to właśnie konferencja poświęcona archiwom polskim na wschodzie. Konferencja pod tytułem Libri Recogniti. Uzyskaliśmy dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i ta konferencja odbędzie się w miesiącu październiku. W diariuszu zamkowym rusza właśnie strona zamkowa. Podajemy dokładne terminy i zapraszam państwa do odwiedzania naszej strony internetowej. Skoro pan redaktor mówił o pewnym takim pozytywnym impulsie, ja muszę powiedzieć, że jednym z elementów przejęcia zamku było także to, że mamy w Wiśniczu niezwykłych ludzi. Przypomnę, że prezes Towarzystwa Miłośników Wiśnicza, pan Stanisław Domański, jest niezwykłym pasjonatem. Jego żona od ponad 30 lat prowadzi niezwykłe muzeum, Koryznówka, Muzeum Pamiątek po Janie Matejce. Rada Miejska składa się w tym momencie z co najmniej 13 liderów, którzy bardzo intensywnie zabiegają o to i spójnie głosowali, bo przecież to także ich decyzja legła u podstaw przejęcia zamku, aby ten obiekt stał się obiektem wiśnickim na taką miarę, na jaką stać się może. Był zarządzany przez Wiśnicz, aby odpłacić w pewnym sensie wiśniczanom za ich niezwykły sentyment do tego obiektu. Odpłacić, to znaczy, mówiąc prosto, liczymy na to, że w tym obiekcie znajdą zatrudnienie mieszkańcy ziemi wiśnickiej, że wiśnickie firmy będą mogły korzystać z tego obiektu, będą mogły po części go zagospodarowywać poprzez działalność towarzyszącą działalności muzealnej. Ona będzie, wiadomo, działalnością główną, ale bardzo nam potrzeba do zagospodarowania 7000 metrów kwadratowych powierzchni jak najwięcej podmiotów i jak najwięcej pasjonatów, bo tylko tacy mogą
obiekt o tej klasie i tak piękny obiekt właściwie zagospodarować i wykorzystać. Tak jest. Panie Burmistrzu, kończąc ten wątek zamku, o którym moglibyśmy rozmawiać bardzo długo, zresztą przed poranną kawą tutaj rozmawialiśmy o kilku różnych sytuacjach, o których nie możemy tutaj rozmawiać, no bo to czas po prostu, jak powiem, jest ograniczony, ale bardzo ważna rzecz. Wiadomości konserwatorskie, międzynarodowe czasopismo, które w świecie konserwatorów jest bardzo znane, muzealników. Na pierwszej stronie umieściło teraz zdjęcie naszego zamku, a w tym czasopiśmie jest, to może pan burmistrz powie, jest artykuł profesora, pana doktora Adama Wójcika na temat tego, czy zamek Wiśniczki może być pomnikiem. Na temat dlaczego zamek Wiśnicki powinien jak najszybciej być pomnikiem historii. I pan doktor Wójcik przede wszystkim udowadnia, że dawno powinien być pomnikiem historii, a samorząd Wiśnicki i Muzeum Ziemi Wiśnickiej podjęło szereg działań, które zmierzają do tego, aby ten zamek w tym roku jeszcze przez prezydenta Rzeczpospolitej został wpisany jako pomnik historii. Wtedy otrzymuje ten obiekt promocję z poziomu prezydenta Rzeczpospolitej, a ta promocja jest niezbędna dla tego obiektu, a równocześnie jest to krok na drodze zmierzającej do wpisania tego zamku na listę światowego dziedzictwa UNESCO. To jest bardzo ważne. Szanowni Państwo, zapraszam do drugiej części porannej kawy, a w niej będziemy rozmawiać o tym, o sytuacji, jak z perspektywy pana burmistrza Wiśnicza, pana Stanisława Gorczyka, wygląda sytuacja RPK obecnie i wyjścia wcześniejszego gminy miasto Bochnia i Rzeszowy ze Związku Międzygminnego do spraw Komunikacji oraz na temat tego, jak zakończyła się sytuacja, powiedzmy sobie, konfliktu jakiegoś albo niedomówień w kwestii inwestycji w Olchawie, które miało miejsce. Czy finał tego wszystkiego jest pozytywny? Jak to wygląda? Serdecznie Państwa zapraszam. Witam w drugiej części porannej kawy. Panie burmistrzu, nie miał pan okazji jakby odnieść się do mnie w porannej kawie, a dyskusji było na temat RPK bardzo wiele. Jak z pana perspektywy w ogóle wyglądała ta sytuacja, powiedzmy sobie, z końca tamtego roku, ta sytuacja tego konfliktu między, powiedzmy sobie, gminą miasto Bochnia i gminą Bochnia oraz gminą Rzezawa w jakimś wymiarze. No pan tak mniej był w tę całą sytuację jakby nie tyle nie zaangażowany, ale w tym konflikcie pan jakoś tak nie uczestniczył, bo tak bardziej stroną był pan wójt gminy Jeżyles. Jak pan ocenia w ogóle tę sytuację? Być może wtedy żałowałem, że nie mogę się odnieść albo nie mogłem się odnieść do tej sytuacji. Dzisiaj mówimy o pewnej historii, która zakończyła się w miarę pozytywnie. Tak oceniam sytuację na dzień dzisiejszy. RPK funkcjonuje, przewozi osoby na terenie gminy Nowy Wiśnicz, rozbudowało liczbę wozokilometrów, czyli przejazdów na terenie gminy Nowy Wiśnicz, świadczy usługi w kierunku Miejskich Pól, a to jest najdłuższa ulica w Wiśniczu, ulica Jana Matejki, ponad 3 km. Niebawem zamierza po uzyskaniu stosownych zgód wydłużyć linię do Muchówki, a także do Kobyla. W nowej sytuacji, kiedy miasto i gmina Nowy Wiśnicz ma większe udziały, to wyniknęło z wyjścia właśnie miasta Bochni i gminy Rzezawa, te wozokilometry wykorzystujemy na terenie ziemi wiśnickiej. W miarę wygodnych autobusach, możemy o tym mówić, czy one są takie, jak chcielibyśmy, na pewno nie i na pewno działamy, aby poprawić tę sytuację. Ale nie dalej jak wczoraj miałem kilka osób, które dziękowało za to, że możemy w tej chwili rozbudowywać komunikację na terenie gminy Nowy Wiśnicz. Cieszę się z tego, że udaje się wspólnie z wójtem gminy Bochnia doprowadzić do sytuacji takiej, że oto około 35 tysięcy mieszkańców naszych gmin może dojechać do centrum powiatu bocheńskiego, do miasta Bochni. Cieszę się, że RPK funkcjonuje, bo około 75 osób ma dalej pracę. No, są to osoby w większości z miasta Bochni. Zatem ukłon w kierunku pana Bogdana Kosturkiewicza i myślę, że nie można mówić o jakimś konflikcie. Można mówić o innym spojrzeniu, jakie mieliśmy na komunikację. Ja nazywałem jedno spojrzenie takie, powiedzmy sobie, bardziej jednym takim spojrzeniem, powiedzmy sobie, które reprezentował wójt, no
że solidarnym spojrzeniem, że wszyscy jakby dzielą te koszty tej komunikacji, ale ciągle burmistrz w porannych kawach u mnie odpowiadał, no to solidarnie to jest tylko na poziomie słów, mówiąc krótko, bo tak naprawdę gmina miasto Bochnia płaci na więcej, gmina Bochnia też na więcej, że tak powiem, RPK wjeżdża na koszty gminy, a mniej płaci. No to była ta sytuacja. Jest rzeczą oczywistą, że kiedy zakładano związek międzygminny, to wtedy uznano, że siła czterech gmin w zorganizowaniu zbiorowej komunikacji, która jest zadaniem własnym każdej z gmin, jest większa niż siła pojedynczej gminy. I dzisiaj, patrząc na sytuację dalej, uważam, że siła dwóch gmin w zorganizowaniu komunikacji zbiorowej jest większa niż siła jednej gminy, z pełnym szacunkiem dla wielkości budżetu miasta Bochni. Czy burmistrz ciągle odpowiada, zapytany przez nas na koniec lutego, na koniec stycznia, ile miasto zaoszczędziło, ile dołożyliśmy, albo ile zaoszczędziło na wyjściu ze Związku Międzygminnego do Spraw Komunikacji? On mówi, no w granicach kosztowało na to średnio na 90-100 tysięcy miesięcznie, teraz nas to kosztuje w granicach 50-60 tysięcy. No, i mówi, sami Państwo widzą, zaoszczędziliśmy. Mówi, oczywiście autobusy teraz musieliśmy kupić i tak dalej, to nas kosztuje, ale ta oszczędność jest tego rzędu. Bardzo szanuję mądrość pana burmistrza Bochni. Odnosząc się do liczb, trzeba zwrócić uwagę, że koszty jednorazowe należy podzielić na czas, który przed nami, na rok kadencji, bo tak właściwie stało się to w tym czasie. Poza tym życzę, aby komunikacja na terenie Bochni, ta na nowo zorganizowana przez jedną gminę, funkcjonowała jak najlepiej, żeby spełniała oczekiwania wszystkich mieszkańców. Jesteśmy gotowi, gdyby zaistniała taka potrzeba, pomóc nawet panu burmistrzowi Kostrukiewiczowi poprzez RPK, bo ono dalej przecież jeździ na terenie miasta Bochni i będzie jeździło, niekoniecznie kursami pospiesznymi. Jesteśmy w stanie również powrócić do dyskusji, gdyby taka wola była, aby połączyć z powrotem nasze wspólne działania na rzecz komunikacji. Ja z takim wnioskiem wystąpiłem na ostatnim spotkaniu, kiedy widzieliśmy się wszyscy w zgromadzeniu wspólników. Pragnę tutaj poinformować o pewnych faktach, które w porannej kawie nie padły, a które wypada jakby dopowiedzieć. Otóż zorganizowanie całego związku międzygminnego polegało na tym, że 7 głosów dokładnie w zgromadzeniu wspólników decydowało o rozwoju tego przedsiębiorstwa. 7 głosów, wśród których 4 głosy miał łącznie burmistrz miasta Bochni i wójt Słonina, a 3 głosy miasto i gmina Nowy Wiśnicz i gmina Bochnia. Zatem mając w Radzie 4 głosy przez 3 lata, czyli będąc jakby koalicyjnym zespołem, można było dokonać moim zdaniem wszystko. Czyli można było zmienić zarząd, zmienić, ustalić budżet, nie trzeba było wówczas RIO i innych sytuacji. Osobiście proponowałem panu Józefowi Słoninie, dlatego że przewodniczącym związku wybraliśmy pana burmistrza Kostrukiewicza, przewodniczącym zgromadzenia związku. Tak. Więc on nie mógł być w zarządzie, bo nie może być jakby przewodniczący rady, również przewodniczącym zarządu. Ale proponowałem panu Józefowi Słoninie, aby wszedł do zarządu i zaczął z nami współdecydować, będąc również związany mocno z miastem Bochnia. Dwukrotne takie propozycje nie znalazły pozytywnej decyzji u pana Józefa. W związku z tym padła także moja propozycja do pana burmistrza Bogdana Kostrukiewicza, aby zechciał może zamienić funkcję przewodniczącego zgromadzenia związku na przykład na przewodniczącego zarządu i skutecznie działać na rzecz rozwoju, a my wspieralibyśmy go. Warunek był tylko taki, żebyśmy spójnie widzieli rozwój komunikacji na Bocheńszczyźnie. Może burmistrz Kostrukiewicz od samego początku uważał, że należy wyjść, bo tak jest. Tak, nie sądzi pan, że tak było od początku, że jego planem od początku kadencji było to, zorganizuje komunikację tylko w obszarze miejskim? Być może miał taki pomysł, ale jeżeli miał taki pomysł, to jestem mu wdzięczny za to, że przez 3 lata tego pomysłu nie zrealizował.
A w tym ostatnim roku czas pokazuje, że w tym momencie w miarę dobrze działa RPK. Będziemy działać w kierunku poprawy jego funkcjonowania, bo na pewno jest co poprawiać. A życzymy również jak najlepiej komunikacji na terenie miasta Bochni, bo każda dobra komunikacja to jest wygoda osób przewożonych, to jest wygoda mieszkańców, to jest także pewne zadowolenie naszych, a głównie burmistrza Bochni, wyborców. Panie burmistrzu, kończąc tą drugą część naszą, tej porannej kawy, chciałbym zapytać o tą sprawę tych feralnych listów w kwestii ze starostwa powiatowego do pana. Jakoby pan nie był zainteresowany realizacją inwestycji chodnika i tam wymiany tej nakładki bitumicznej na drodze do Olchawy. Jak ta sytuacja, że tak powiem, no, potem były przeprosiny ze strony wicestarosty powiatu bojańskiego, pana Tomasza Całki, na sesji Rady Gminy Nowy Wiśnicz. Ale jak ta sytuacja się finalnie zakończyła? Dobrze? Czy będzie tam inwestycja? W jakim zakresie? Ile to będzie kosztować? Moja informacja dotyczy uzgodnień, jakie miały miejsce po sesji. Spotkaliśmy się natychmiast z panem starostą. Uważam, że tak trzeba. Jeśli coś się wydarzyło, to do tego nie wracamy. Na sesji to, co trzeba było, to zostało powiedziane i tamten temat uważaliśmy za zamknięty. Najważniejsze jest, aby pójść do przodu. We wzajemnych uzgodnieniach, podpisanych w formie porozumienia, ustalone zostało, że na terenie Olchawy, jeśli zostaną pozyskane środki przez powiat, bo tylko on może być beneficjentem, środki z MRPO, zostanie wykonane 1,2 km chodnika, i tyle samo nakładki asfaltowej. Odkąd, dokąd mniej więcej dla miasta? Rozpocznie się to od miejsca, gdzie położona jest 380 metrów od szkoły w kierunku Wiśnicza, nowa nakładka, bo to nie może być objęte wspólnym projektem MRPO. W ogóle projektem MRPO, bo tam jest wspólne położenie i nakładki, i chodnika. Zatem te 380 metrów realizujemy bez nakładki, jako samorządy powiatowy i gminny. Od tego miejsca rozpoczynamy, korzystając, mamy wielką nadzieję, że te środki powiat uzyska i wtedy powiat oczywiście to realizuje. W kierunku Wiśnicza 1200 metrów chodnika i 1200 metrów nakładki. W ten sposób dochodzimy dokładnie do ujęcia wody w miejscowości Olchawa. To już jest na terenie Nowego Wiśnicza. Mówię Olchawa, bo tak to się kojarzy, tak, ale tak. Jest to już poza granicą Olchawy. Zatem duży odcinek może być zrealizowany. Gdyby po przetargach te środki, które mamy przewidywane, uległy zmniejszeniu, będzie możliwość wydłużenia i realnym może być fakt połączenia chodnika w trudnym odcinku tak zwanej Psiej Góry pomiędzy chodnikiem w Olchawie, a chodnikiem w Wiśniczu. Ale to wszystko tak naprawdę zależy od tego, czy starostwo pozyska te środki z MRPO. Gmina Nowy Wiśnicz przekazała pełną dokumentację, przekazała pozwolenie na budowę, wyraziła zgodę na przepisanie jak najszybciej. Te wszystkie rzeczy są już w starostwie i czekamy w tej chwili na wynik pozyskania środków przez starostwo z MRPO. W momencie, kiedy będzie wiadomo, jaka jest sytuacja, życzymy starostwu i będziemy pomagać jak najszybszej, jak najlepszej realizacji tego zadania na terenie Olchawy, a potem, to znaczy w ustalonym przez nas wspólnie terminie, przystąpimy do realizacji tej drugiej części chodnika na wysokości posesji państwa Pogwistów w kierunku szkoły, te 380 metrów. Kolejny etap chodnika od szkoły do skrzyżowania w Królówce objęty jest opracowaniem przez miasto i gminę Nowy Wiśnicz dokumentacji technicznej. Będziemy również starali się o pozwolenie na budowę, łącznie z regulacją tego potoczku Olchawka, która podmywa tą drogę. To wszystko jest przygotowane w ramach dobrej współpracy pomiędzy miastem i gminą Nowy Wiśnicz, a powiatem bocheńskim. I tym ostatnim zdaniem zakończymy naszą poranną kawę o dobrej współpracy. Moim państwa gościem w dzisiejszej porannej kawie był burmistrz gminy i miasta Nowy Wiśnicz, pan Stanisław Gorczyk. Bardzo dziękuję państwu.